Dzień dobry Państwu. Piątek 3 kwietnia, co nowego u złotego. Ostatnia sesja tygodnia wita nas, no cóż, nieco większą zmiennością niż do tego się przyzwyczailiśmy, ale o tym już za chwilę. Patrzymy na to, co dzieje się w kalendarzu makroekonomicznym. Korzystamy oczywiście z kalendarza makroekonomicznego dostępnego na stronie www.comparik.pl i widzimy, lepsze niż się tego spodziewano. Natomiast australijski dolar to nie jest waluta, którą najczęściej Polacy wymieniają w kantorach, więc patrzymy na to, co w trakcie sesji europejskiej. A w trakcie sesji europejskiej całkiem sporo danych. Zaczynamy już de facto za 15 minut od danych z Hiszpanii. Te natomiast nie będą aż tak ważne. Warto natomiast mimo wszystko zwrócić uwagę na sprzedaż detaliczną w Hiszpanii, wskaźnik PMI w Hiszpanii. Ten już o godzinie 9.30, o ile się nie mylę, 9.20, mniej więcej, no 30 minut jeszcze zostało, tak? Później mamy do czynienia ze wskaźnikiem PMI we Włoszech i to kolejny ważny wskaźnik, który warto obserwować. Mimo wszystko godzina 10 to będzie ten punkt kulminacyjny, bowiem wówczas opublikowany zostanie wskaźnik PMI dla usług w strefie euro. Dane oczywiście za marzec, dane oczekiwane i dane, no cóż, według prognoz nieco gorsze niż się tego można było spodziewać. Mimo wszystko pozostańmy dobrej myśli i obserwujmy to, co w kalendarzu makroekonomicznym. Godzina 10.30 to ważne dane dla brytyjskiego funta. Composite PMI, wskaźnik PMI dla usług, to już o godzinie 10.30. O godzinie 11 sprzedaż detaliczna, chociaż z punktu widzenia rynku to raczej PMI niż sprzedaż detaliczna powinna być tutaj w tym momencie ważniejsza. Mimo wszystko zaznaczam, warto też obserwować godzinę 11 i publikację raportu dotyczącego sprzedaży detalicznej. Druga część sesji zdecydowanie ciekawsza. Druga część sesji upłynie przede wszystkim pod znakiem trzech liter NFP, czyli Non-Farm Payrolls. Ta zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym no jest wyczekiwana. Jest wyczekiwana z niepokojem po wczorajszym raporcie Jobless Claims, ale o nim nieco więcej w kolejnym programie. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w marcu ma wynieść minus 100 tysięcy. Czy rzeczywiście taka będzie? No cóż, analitycy tutaj się mocno sprzeczają, mocno się nie zgadzają. Warto też tak zostały publikowanymi o godzinie 14.30. Stopa bezrobocia 3,8% spodziewane. Natomiast warto też zwrócić uwagę chociażby na przeciętne godzinowe wynagrodzenie czy średnie zarobki na godzinę w ujęciu rok do roku. W marcu te powinny utrzymać się na poziomie 3%. Po godzinie 14.30 tak naprawdę będziemy już powoli myśleć o weekendzie. Mimo wszystko warto jeszcze zwrócić uwagę na godzinę 16 i tamtejszy wskaźnik ISM dla usług. To również ważny moment dla dolara amerykańskiego. Ważny odczyt również dla rynków. 15 minut wcześniej wskaźnik PMI według market dla Stanów Zjednoczonych. No a później już wieczorem raporty CFTC. Jak to przekłada się na sytuację na wykresach? Wczorajsza sesja pod kątem polskiego złotego była, no cóż, mieszana. Euro traciło względem polskiego złotego, odbiwszy od okolicy 4,60 zł, czyli ten poziom środowej sesji, czy maksimum środowej sesji zadziałało jako poziom oporu. W tym momencie zmagamy się z, no cóż, dalszym popytem. Wczorajsza przecena nie była zbyt głęboka. Znieśliśmy zauważalną część środowej sesji, mniej więcej 50% tej długiej świecy z 1 kwietnia. Mimo wszystko utrzymaliśmy się powyżej poziomu 4,57 zł, 55 groszy, bowiem ten poziom jest takim poziomem psychologicznym. Ten poziom warto też sobie zaznaczyć. Wydaje się, że po teście 4,60 zł poziom 4,55 zł może być też testowany i może działać jako poziom wsparcia. Mimo wszystko nadal przychylałbym się do długich pozycji na euro złotym ze względu
na tą kontynuację tego ruchu wzrostowego. Już w trakcie wczorajszej sesji, w trakcie wczorajszego programu mówiłem o tej kontynuacji. Wydaje się, że słabość polskiego złotego raczej będzie utrzymana również względem wspólnej waluty. Jak to wygląda na funcie? Funt, który... Do 3 razy sztuka. Funt, który wczoraj mocno się umocnił, dziś rozpoczyna dzień również od byczych tonów. W trakcie wczorajszej sesji zyskaliśmy, czy funt zyskał 0,73% i testujemy okolice 5,22 groszy, 5,2250. Widać potężny rajd byka, który w tym momencie już wydaje się być nieco rozciągnięty, nieco, no cóż, zbyt wysoki, tak, zbyt długi. Piątek rodzi nadzieję na księgowanie zysków z tych długich pozycji, rodzi nadzieję na korektę spadkową. Ta korekta, no cóż, nie wiem, czy dojdzie do 5,15 zł, to by była naprawdę głęboka korekta, natomiast okolice szczytu z sesji 13 grudnia 2019 roku, czyli okolice 5,17 zł, a właściwie 5,18 zł, są w zasięgu, chociaż tak naprawdę zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest powrót zaledwie do okolic 5,20 zł. I 5,20 zł jako ten równy psychologiczny poziom powinien być obserwowany przez kupujących, zarówno jak i sprzedających. Warto pamiętać o tym ostatnim dniu handlowym w trakcie tego tygodnia. Tak jak mówię, jeżeli spojrzelibyśmy sobie na poszczególne oscylatory, czy to oscylator stochastyczny, czy oscylator RSI, siły względnej, wówczas na pewno ujrzymy mocne wykupienie rynku. W tym momencie szanse na korektę spadkową rosną, chociaż, no tak jak mówię, w piątek rozpoczyna się ponownie od wzrostów. Zobaczymy, jak dzisiejsza sesja się na funcie zakończy. Frank szwajcarski to kolejna ważna waluta z punktu widzenia wielu Polaków i podobnie jak euro, w trakcie wczorajszej sesji frank szwajcarski nieco zniżkował. Ta korekta poprzednich wzrostów również nie była zbyt głęboka, nawet mniejsza niż w przypadku euro. Tutaj znieśliśmy zaledwie, no cóż, 1/3 tej sesji, z tej świecy z 1 kwietnia. Rozpoczynamy dzisiejszy dzień od delikatnych spadków. Te spadki, no cóż, rzędu 0,01%, no, są kosmetyczne. Warto więc pamiętać o tych wzrostach, warto więc pamiętać o chęci dalszych wzrostów na franku szwajcarskim, warto też pamiętać o jego statusie jako waluty typowo bezpiecznej, więc jakikolwiek wzrost awersji do ryzyka w trakcie dzisiejszego dnia będzie prawdopodobnie wpływał również i na wycenę franka szwajcarskiego, a przez to również i na kurs franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego. Jeżeli chodzi o najważniejsze poziomy w trakcie dzisiejszej sesji, patrzyłbym uważnie na okolice 4,35 zł jako ten poziom, był już testowany dwukrotnie w trakcie ostatnich dwóch sesji, warto więc mieć go na uwadze. Natomiast dołek tej poprzedniej świecy z 1 kwietnia, czyli 4,29 zł z niewielkim okładem, powinien stanowić idealny poziom wsparcia dla rynku. No i dolar amerykański, który w trakcie wczorajszej sesji, podobnie jak brytyjski funt, zwyżkował, chociaż również i tutaj ta dynamika zaczyna chyba słabnąć. W trakcie sesji 1 kwietnia zyskiwaliśmy przeszło 1,5%, wczoraj zaledwie 0,5%. Czy dolar już słabnie? Wydaje się, że to jest związane z oczekiwaniem. Oczekiwaniem na między innymi dzisiejsze dane, z oczekiwaniem również na dalszy rozwój sytuacji. Podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, warto mieć na uwadze maksima, a właściwie ekstrema poprzedniej świecy, wybicie okolicy 4,22 groszy 80, czyli de facto test okolicy 4,23 groszy może nam otworzyć drogę do testu kolejnego psychologicznego poziomu w okolicy 4,25 groszy, a w dalszej kolejności również
i ostatnich szczytów w rejonie 4,2950. Natomiast powrót poniżej 4,18 zł, test okolic poprzedniego minimum, będzie tutaj rodził nadzieję na jakąś korektę spadkową w przypadku dolara amerykańskiego. Tak jak wspomniałem już wcześniej, dzisiejsza sesja jest sesją ostatnią tego tygodnia. Warto mieć to na uwadze, warto pamiętać o potencjalnym księgowaniu zysków, zarówno z długich, jak i z krótkich pozycji. Warto mieć to na uwadze również, to, że dzisiaj całkiem ważne dane płyną do nas z Ameryki. A jakie to dane, czego się spodziewać, o tym już w kolejnym programie.